Przed zapisaniem naszego scenariusza stworzyliśmy już logline, czyli jedno zdanie na temat naszej historii. Później tę historię streściliśmy w synopsisie, by wreszcie dotrzeć do ostatniego etapu przed pisaniem właściwego utworu, jakim jest treatment. O nie! Jesteśmy zgubieni! Zanim zdradzę, dlaczego Stachu Jones pojawił się w dzisiejszym materiale, odpowiedzmy sobie najpierw na pytanie, czym jest treatment. I tutaj już pojawia się problem, bo co źródło czy osoba to inna definicja treatmentu. Jedni wolą pisać go w formie noweli, jeszcze inni w formie drabinki. Dla jednych 5 stron to wystarczająca ilość, a dla innych dopiero 20 to maksimum. Nawet samo znaczenie słowa treatment nie pozwala jednoznacznie niczego wywnioskować. Jeden podręcznik sugeruje, że nazwa pochodzi z francuskiego, ale to wciąż niczego nie zmienia. Ja skłaniałbym się do teorii, według której słowo treatment powinniśmy tłumaczyć jako obróbka. Wtedy miałoby to jakiś sens w naszym kontekście, ale wciąż, treatment to obróbka czego? Synopsisu? Pomysłu? No cóż, mimo różnych, często sprzecznych ze sobą informacji, mi nie pozostaje nic innego jak zebrać je wszystkie do kupy, wyselekcjonować i przedstawić jakieś konkrety. Z tego, co udało mi się ustalić, treatment możemy pisać na dwa sposoby. Za pomocą drabinki, nazywanej też outlinem, albo za pomocą noweli. Ale naprawdę nie musicie decydować się na jedną z tych form, bo nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście najpierw napisali na przykład nowelę, a później dopiero drabinkę. Nowela to krótki utwór pisany prozą, w którym największy nacisk kładzie się na akcję, czyli niewiele jest opisów otoczenia, pogody i bohaterów. Jeżeli się na nią zdecydowaliście, no to po prostu opiszcie akcję, co będzie się działo w waszym filmie, w formie takiego bardziej rozbudowanego opowiadania, bez opisów. Natomiast drabinka to spisanie chronologicznie akcji filmu z podziałem na sceny, sekwencje lub akty. W przypadku planowania powieści można zastosować podział na rozdziały. Czyli zapiszemy scena pierwsza i co się w niej dzieje. Potem scena druga i znowu co się w niej dzieje. Potem scena trzecia i tak dalej. Analogicznie sekwencja pierwsza lub akt pierwszy. Na pewno zauważycie, że niektóre sceny będą miały opisy na kilkanaście linijek, a innym wystarczą powiedzmy dwie. To zupełnie normalne, po prostu niektóre sceny są ważniejsze lub bardziej złożone, więc logiczne, że poświęcisz im więcej miejsca. Okej, a teraz parę zasad, które dotyczą zarówno noweli, jak i drabinki. Pomiń dialogi. Możesz napisać, bohaterowie rozmawiają o czymś, ktoś dyskutuje na temat jakiś, dziewczyna oskarża chłopaka o coś, a on się broni, ale nie przytaczaj dokładnych cytatów, chyba że są szczególnie ważne dla odbioru historii. Pomiń zbędne opisy. Najważniejsze jest to, co dzieje się w filmie, a nie jaka lampka stoi na biurku. Pomiń podpowiedzi dla operatora obrazu. Możesz je zawrzeć tylko wtedy, gdy mają znaczenie w kontekście opowiadanej historii, czyli na przykład gdy kamera ma ukrywać kogoś poza kadrem. Używaj czasu teraźniejszego, czyli dokładnie tak jak w synopsisie i loglinie. Oczywiście nie pomijaj żadnych szczegółów, nawet emocjonującego zakończenia. Oprócz tego niektóre źródła mówią, żeby opisywać każdy pojedynczy epizod w filmie, ale z drugiej strony inne każą pomijać takie nieistotne elementy i skoncentrować się na głównych wątkach, także ocencie sami, jak według was będzie lepiej. Opisuj wyłącznie to, co widać na ekranie. O ile w synopsisie mogliśmy pozwolić sobie na skrótowe formy typu dziewczyna jest zła, tak w treatmencie, identycznie zresztą w scenariuszu, piszemy tylko o tym, co zauważy widz na ekranie. Także trzeba opisać, jak dziewczyna reaguje, że krzyczy, wywraca stoły, płacze albo zwyczajnie marszczy czoło w geście niezadowolenia. I ostatnia nudna zasada. Długość. Jak długi powinien być treatment? Wie pan, moim zdaniem to nie ma tak, że dobrze albo że niedobrze. Niektóre źródła podają do 5 stron, inne maksymalnie 20. Większość jednak sugeruje długość około 10 stron. I tutaj polecam zerknąć na strony internetowe, bo często instytucje filmowe czy też producenci mają swoje własne wymagania dotyczące długości treatmentu. Jeżeli macie jakieś swoje doświadczenie z treatmentami, no to podzielcie się nimi w komentarzu. Nie wiem, piszecie w formie noweli, czy może w formie drabinki. Piszecie na 20 stron, czy na 10. Aha, nie powiedziałem jeszcze, po co pisać treatment, no ale jeżeli widzieliście film o loglinie czy synopsisie, no to doskonale wiecie, jaki jest tego cel. Treatment służy do prezentacji naszej historii producentom, a także do zorganizowania jej chronologicznie przed napisaniem właściwego scenariusza. Okej, ale w zasadzie dlaczego jesteśmy zgubieni, kiedy piszemy treatment? Otóż treatment to pierwszy etap, który jest ciężką pracą, a nie tylko przyjemnym wymyślaniem historyjki. Teraz musimy zacząć myśleć o wszelkiego rodzaju zasadach, jak dawkować emocje, jak dawkować informacje, o czym widz już wie, a co jeszcze nie zostało wyjaśnione. Czy teraz powinniśmy dać scenę pościgu, czy może jeszcze dać widzowi odpocząć? Każdą scenę trzeba dokładnie zaplanować i przemyśleć, a to niestety nie jest takie proste. Kiedy w treatmencie już dokładnie określimy, co ma się dziać, scena po scenie, no to pisanie scenariusza będzie już w zasadzie formalnością. Tylko uwaga, no bo jak pisanie właściwego utworu staje się formalnością, no to jednocześnie staje się nudne. Komu przecież chciałoby się przepisywać już gotową historię do ładniejszej formy? Sam się kiedyś na to złapałem i tekst przez dłuższy czas zostawał w formie treatmentu, a ja już szukałem pomysłu na kolejne scenariusze. Także trzeba się trochę zmusić, żeby przepisać treatment do scenariusza. Jeżeli chodzi o formę treatmentu, to warto dodać pierwszą stronę tytułową z waszym imieniem, nazwiskiem i danymi kontaktowymi. Niektórzy dołączają do treatmentu też logline albo synopsis, ale ja pozostawiłbym je oddzielnie. Przed pierwszymi akapitami warto stworzyć charakterystykę głównych bohaterów z ich króciutkimi opisami i wiekiem w nawiasie. Można też krótko opisać okoliczności i świat przedstawiony. Czyli na zakończenie schemat treatmentu w formie drabinki, do której ja się jednak bardziej skłaniam, wygląda następująco. Scena tytułowa z autorem i kontaktem do autora, potem wprowadzenie i charakterystyka bohaterów, potem scena pierwsza i krótki opis w czasie teraźniejszym, bez dialogów, dalej scena druga i tak do końca, maksymalnie 20 stron. Dobrym ćwiczeniem może być stworzenie treatmentu już jakiegoś istniejącego filmu. Zauważycie wtedy, jak wiele emocji dopowiada gra aktorska, ruch kamery czy muzyka, a jak niewiele może opowiedzieć sam suchy tekst. No więc z takim mini zadaniem domowym was zostawiam, a na dzisiaj to wszystko, do zobaczenia wkrótce, cześć!